Matko w piasecznie, Matko ukochana, kornie zginamy. Mam na imię Marysia, jestem z parafii kościelna Jania. Tutaj przywędrowaliśmy dzisiaj razem z naszą parafią, z naszym księdzem proboszczem. Ja tutaj zajmowałam się stroną muzyczną razem z moimi dziewczynami z KSM-u, które mi tutaj towarzyszyły i pomagały. Pielgrzymka, myślę, to jest wspaniały czas. Czas, który możemy poświęcić Bogu, w którym możemy trochę pomyśleć, ponegocjować, też przeżyć go wspólnie z innymi, z braćmi, z siostrami. Czas na pewno, który będzie bardzo owocny, myślę, i bardzo potrzebny w naszym życiu. Myślę, że tutaj każdy z nas ma jakieś swoje osobiste tutaj intencje pielgrzymowania. Każdy dąży do tronu Matki Bożej. Świadkiem dwa sukienka złota. Jestem Bożena, pielgrzymuję z parafii Ciała Krwi Pańskiej w Smętowie do Matki Boskiej Piaseckiej. Jest nas grupa pewnie z 70 osób, liczę. No i jest bardzo fajna, miła atmosfera, śpiewy, modlitwy i tak dalej, i pogoda super, sam rację. No i jak wiadomo, za rodzinę, za dzieci i tak dalej, o zdrowie, o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ja niedaleko tu się urodziłam, w Gogolewie, i od najmniejszych lat, od takiego dzieciństwa zawsze tu pielgrzymowałam z rodzicami. No a teraz mieszkam w pobliskim Smętowie i też cały czas, rok rocznie, nie wyobrażam sobie inaczej, żeby było. Jestem pielgrzymem Janem z parafii Smętowo, a pielgrzymkę, bo zacząłem chodzić ze Skurcza pierw, a wtedy dotrzyłem do parafii Smętowo, a do parafii Smętowo z tą pielgrzymką idę pierwszy raz. I to mnie bardzo motywuje, czuję się na siłach, także nieźle, nie narzekam. I oby tak dalej. Sylwek, pochodzę z parafii świętego Andrzeja Boboli w Swarożynie, a tutaj do Piaseczna pielgrzymuję z grupą z parafii katedralnej pelplińskiej. Razem ze mną pielgrzymuje moja dziewczyna i jej rodzina, którzy pochodzą z Pelplina, i oni już rokrocznie pielgrzymują do Piaseckiej Pani w dniu jej odpustu, a teraz zachęcili również mnie, abym im towarzyszył, abym razem z nimi wybrał się na tą pielgrzymkę. Też pielgrzymka to nie jest dla mnie nowe doświadczenie, pielgrzymowałem już do Częstochowy samej, także tutaj to jest taki, można powiedzieć, przedsmak, może taka mała część tego, co czeka pielgrzymów do Częstochowy. Droga to jest czas takiej refleksji, kiedy jest modlitwa, czas, kiedy jest chwila ciszy, czas na własne refleksje, a też chwila dla brata i dla siostry, gdzie można porozmawiać ze współpielgrzymami. Andrzej Wołoszek, parafia świętego Józefa w Trzewie. Doświadczenie tego, że ta nasza posługa jest właśnie w takich sytuacjach potrzebna. Przede wszystkim mi się wydaje, bo taka posługa codzienna gdzieś w parafii, no to można powiedzieć, jest mniej potrzebna. Natomiast tutaj w takich miejscach, gdzie rzeczywiście widać, że tych pielgrzymów są tysiące, to myślę, że każde ręce są tutaj potrzebne. No i to nawet taka osobista zawsze prośba tutaj kustosza, przekazywana właśnie w Pelplinie nam na rekolekcjach przez księży. Zwykle jest tutaj nas kilkunastu, może nawet czasami więcej. Prosto z Pelplina, z rekolekcji przyjeżdżamy, żeby pomagać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem Teresa z parafii świętego Bartomija z Rajków. Z Rajków do Pelplina przywiózł mnie mój syn i szłam pierwszą pielgrzymce do Piaseczny. Około 20 raz co roku. Zawsze mówię, idę ostatni, ale ciągnie i idę. Pomodlić się o wszystkich, o zdrowie dla całej rodzinki, o naszych proboszczów, o księży, o wszystkich kapłanów. Bardzo lubię. Gdybym nie lubiła, to mnie przyjeżdżała. A jeszcze przyjadę w tym tygodniu dla chorych. Szczęść Boże, siostra Bartłomieja, Józefitka z Gniewu, z parafii świętego Mikołaja. Przyszliśmy bardzo daleko, bo aż prawie 5 kilometrów, więc krótka pielgrzymka, ale myślę, że owocna, ponieważ Maryja jest tą naszą matką Jezusa i prowadzi nas za rękę, trzymając różaniec. Zawsze mamy to w pamięci, że ona jest z nami blisko, i myślę, że te intencje wszystkich ludzi, którzy pielgrzymują nie tylko z Gniewu, zostaną wysłuchane i przedstawione Jezusowi Chrystusowi. A też ja pielgrzymowałam na Jasną Górę przez 13 lat. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda. W
Tutaj znajdujemy się w najstarszym sanktuarium maryjnym na Pomorzu, w Piasecznie. Figura, która tutaj się znajduje, została koronowana przez świętego Jana Pawła II wówczas, kiedy był jeszcze kardynałem, 8 września 1968 roku. Za 2 lata za to jest u nas 50. rocznica koronacji, na którą serdecznie zapraszamy. Głównym odpustem naszego sanktuarium to odpust związany z narodzeniem Najświętszej Marii Panny. Przybywa tutaj zawsze bardzo dużo pielgrzymów. Na mszy świętej centralnej o godzinie 10:30 w niedzielę jest około 20 tysięcy pielgrzymów obecnych. No i tak przez cały tydzień, pewnie gdyby zliczył, to z 35 tysięcy może się przewinie przez nasze sanktuarium. Są przygotowane poszczególne dni dla poszczególnych stanów. Najbardziej takim uczęszczanym dniem jest Dzień Chorych. On zawsze jest w środę. Wówczas przy dobrej pogodzie też kilka tysięcy chorych w kościele się gromadzi na swoich mszach świętych, połączonych z błogosławieństwem lurdzkim. Dzień Młodzieży, w sobotę, już końcówka odpustu i Dzień Dzieci. Gromadzi się tutaj młodzież, może około 500, może troszkę mniej. No i zamykamy odpust tak zwaną Niedzielą Poświęcenia, która jest połączona z dożynkami gminnymi. Wówczas już jest nieco mniej osób, ale jest też wiele osób z wieńcami, delegacje sołeckie, które składają też swoje dary. Także zapraszamy do Piaseczna.